That's why in this context of it was not possible to introduce this language within art institutions. So that's why neutral, as Eva says, public spaces, places where people would never expect to see work of art, that's why they were inspiring and gave possibility to realize develop this new language of art. Po to, aby ten nowy, tworzony język sztuki, którego oczywiście trzeba wtedy było go znaleźć, poszukiwać, stworzyć, działał po prostu w tym kontekście, w nowym kontekście, a nie w tym, który by go przytłaczał po prostu historycznie i stwarzał sytuację innego rodzaju, niż o nią chodziło. So it was very important for to find a neutral space that she can, when this new language is kind of not endangered by other sort of art discourses, where it's just plain, as she explained this, neutral, and this is the space where she could experiment. Czasami odczytywanie jakiegoś znaku, czy sytuacji, czy zależy od kontekstu. I teraz, jeżeli ja chciałam w przestrzeni publicznej zrobić coś, oczywiście użyłam tego, co w tej przestrzeni się spotyka. Były to znaki zakazu, nakazy, tablice, które tu wpisywały się w tą sytuację. Żeby zaznaczyć sytuację tej przestrzeni jako dzieła sztuki, właśnie użyłam tego, co było rzeczywistością, a jednocześnie co istniało. Co istniało na ulicach, co istniało w naszym życiu wtedy, prawda, w systemie reżimu, który wówczas był, żeby jakoś ludzi za pomocą znaków organizować, mieć ich pod kontrolą i w jakikolwiek sposób decydować, co oni mają do powiedzenia w tej przestrzeni. So the very context was important because she actually refers to the real elements of this context that she used as ingredients for her art to make, I'm only translating, to make this space part of work of art. Moja praca, nazwana Legalność Przestrzeni, została stworzona na Placu Wolności. My work called Legality of Space was created, was installed in this, as we say, Liberty Square, Square of Liberty, Plac Wolności. To miejsce, Plac Wolności, zainspirowało mnie do zgromadzenia tam wszystkich absurdalnych znaków zakazu i nakazu. This very context, the name of the square, Liberty, it inspired me to accumulate there all the absurd, all the signs of the signs, the street signs, and the signs saying you are not allowed to smoke, you are not, I forgot the word, prohibitions. Trzeba to i to. And prohibitions, yeah. And była to jakby władza za pomocą znaków. It was this power, it was creating sort of forms of power by using signs. W tym miejscu te znaki zostały w absurdalny sposób zgromadzone, jedne obok drugich, wykorzystują wszystkie możliwości właśnie zakazywania, nakazywania. In this place, all the signs were accumulated at absurdum, using all this, contradiction, contradictory communication. Również rozbudowując to na absurdalne, artystyczne tablice typu zabrania się zabraniać, zabrania się pozwalać. I also not only appropriated the signs, but I also created my own signs, which consisted of absurd slogans like forbidden to be. Właśnie tu są te języka. You can read the signs here. Czytelne to jest. Can you read them? We can make it possible. So, but let correct. Part of them
created by a well. Trochę się więc trochę. Tu jest lista tych, które musiały zostać namalowane, wstawione i tak dalej. Niektóre z nich istniały w rzeczywistości, inne były stworzone przeze mnie. Na przykład oczywiście tam na Placu Wolności nie było czegoś takiego, bo rzadko kiedy jest coś takiego jak zakaz lądowania. So many of them were observed. It was another law in Latin to play. So completely out of context, but znaczy była to jakaś w stosunku do rzeczywistości sytuacja ironiczna. It was ironic towards the reality. W stosunku do systemu jakby tutaj krytyczna. It was critical towards this political context of totalitarian state. Krytyka. Polityka później. It was critical towards the totalitarian state. W związku z tym praca ta nabrała wymiaru politycznego. Because of that, because it was critical to this context, this work assumed the political meaning. Groteskowym sytuacją było, że pokażę, jak te znaki wyglądały i o co chodziło i ile tam było ludzi, te kolory. Więc na wernisażu tego, to ja wydrukowałam również plakaty, udało mi się wydrukować plakaty w Parku Legalność Przestrzeni, więc tam były te plakaty. Również rozesłać takie w kształcie właśnie tego trójkąta, który właśnie był tym miejscem, rozesłać zaproszenia, które się rozkładało, które pisało Legalność Przestrzeni, Plac Wolności i tak dalej. So this work was also Eva managed to use the posters, she produced with the invitations which were related in their shape to the shape of this square, this public square. Wszystko to mieściło się w tym języku i w tych znakach, które jakby tutaj komunikowało to ze sobą, jako ta przestrzeń, jako ta instalacja, jako ta sytuacja. So she assumed, says that even the invitation, the posters, they were all operating in the same visual language, which was related to this particular public context. No? Na samym wernisażu tego, na tym otwarciu tej wystawy, gdzie ludzie przygotowani tam, było cała masa ludzi z ulicy, bo to byli, którzy z życia codziennego, gdzie chodzili tą ulicą, nagle zobaczyli, co się dzieje, jest jakaś sytuacja. Byli ci profesjonaliści, którzy byli ciekawi, jak ma ta sztuka nie wygląda, co tam chodzi, dlaczego to jest ta legalność, z jakiego powodu się to dzieje tam na tym Placu Wolności, jak ma wyglądać ta nowa sztuka, co to jest za jakiś język tej sztuki, jak należy to odczytywać, więc tam były twarze zdziwione, zaszokowane, jakieś reakcja. Już przy montażu tej instalacji przechodząc ludzie reagowali natychmiast na to, na przykład kiedy została wbijana ta palenie wzbronione, przechodziło dwóch młodych ludzi, którzy palili papierosa. Spojrzeli po prostu na tą tablicę, jeden do drugiego mówił: stary, zgaś papierosa, zobacz, co się dzieje. So, at the opening, but also just before the opening during the installation, this work was confronted not only with the specialized public of art, of this art crowd, but also because it was a very busy place, so there were plenty of accidental public who, during the installation for instance, were reacting already to the signs. Eva is giving this anecdote about putting the sign as smoking forbidden. So two young people just put the cigarette down, just reacted immediately towards the sign when they were installing it. But what she's also chodzi mi o to, że na dzieła sztuki ludzie reagowali jak na znaki rzeczywistości, nie odczytując, ponieważ nie byli przygotowani na ten język, nie byli przygotowani, że w przestrzeni publicznej może zaistnieć sztuka, a nie coś takiego, że władza im nakazuje to i owo. I że można sobie kpić po prostu z władzy, robiąc dzieła sztuki, dlatego myśleli, że jest to całkowicie życiowa sytuacja, do której muszą się zastosować. So, Eva is saying that this accidental audience mainly reacted towards the work of art without any kind of directly like to reality. There was no filtering. It was just the audience wasn't prepared and didn't
couldn't perceive the whole action in context of artwork. And the reactions were just direct, like towards the signs on the street. Jeśli takim komicznym elementem było to, że ja wypożyczyłam taki samochód propagandowy z takim megafonem i jeździłam do tego Placu Wolności, prawda, z tym megafonem, wyczytując te zakazy i nakazy, prawda, to tą listę, co Państwo widzieliście, prawda, głośno tym megafonem, czyli ludzie sądzili, że to jest jakaś po prostu rzeczywiście przez władzę polecona sytuacja. So there was a performative element to it. Emma was driving, not driving, but driving in the car and shouting out loudly the slogans. So in the context of this communism sort of public actions, it looked a little bit like some propaganda. Not a little bit, but it's just assumed the form of this kind of propaganda. Zaistniało to tylko dlatego, że sztuka jakby weszła w przestrzeń, gdzie była codzienność, gdzie była rzeczywistość. Przestrzeń, gdzie działy się różne inne normalne rzeczy. I w tym momencie ta przestrzeń, ta codzienna, normalna przestrzeń została zaanektowana przez sztukę. I przez to powstała ta pomyłka, po prostu dezorientacja u publiczności, jak mają to rozumieć. So the art entered the public sphere of everyday life and it appropriated the sphere and it caused or confusion with the accidental audience. No, jeszcze najbardziej takim elementem, można powiedzieć, absurdalnym było, że policja pilnowała przez te trzy dni tych znaków, sądząc, że to jest wystawa znaków drogowych po prostu. The most absurd thing was that Eva managed to incorporate also the actual bodies of power, so policja in the communist system, they were protecting this installation because they also assume, I think, wypożyczyłaś to znaki, nie? Z jakiejś tam wizjologii. Część, tak. Some of the signs were just lent from some official. Oni nie pilnowali dlatego, że wypożyczyli, nie wiedzieli, czy ja wypożyczyłam. Oni pilnowali, ponieważ wtedy jeszcze nie mieściło się w głowie, że może powstać jakieś dzieło sztuki po prostu, a nie oficjalna jakaś historia ze znakami drogowymi. Takich prac wtedy nie było. So the situation just was not perceptible even for censorship for power, because police was protecting it. And they were protecting this legality of space. Dobra, to co? A tutaj wrócimy na środowisko przestrzeni. W 2012 roku może odmówić? Nie, to już tego. Chciałam tylko powiedzieć, że ta praca jakby jest żywotna do tej pory. I just wanted to say that this work is still żywotna. Alive, no, still Actual. Ta przestrzeń jest w tej chwili już od lat zabudowana. Tam powstały jakieś domy, bloki, czy tam jakieś inne, które po prostu nie są aż tak piękne, jak byśmy sobie życzyli, ale jest ona zabudowana. So the very space when the installation was realized, at this moment there are some buildings, it's not empty. To było 2012 roku. In 2012. Taka instytucja, czy może Towarzyszenie Polityka Polityczna, zorganizowała akcję. So Political Critic, the Polish think tank, as most of you know. So they organized the action which was inspired legalizowanie przestrzeni by Eva's work called Legalization of Space. I ci młodzi ludzie przez tam ileś nocy czy dni i tak dalej, produkowali swoje tam znaki, które uważali, że jeszcze, po prostu jak przeczytałam te znaki, one jeszcze przekraczały w ogóle najśmielsze moje wyobrażenia. So during this legalization of space, the people, participants, with help of Krytyka Polityczna, with logistic help, they prepared their own new affirmative signs. Tam pojawiły się grupy młodych ludzi z jakimiś tablicami w roku 2012, właśnie, które jeszcze przekraczały nawet te granice i w jeszcze bardzo dany sposób tam
rozwijamy moją ideę. So, about saying that this work developed her idea for her unexpected way, that some slogans of this on this new science were very imaginative and were developing the work in areas where new areas. Chciałam tylko powiedzieć jeszcze, że tam się znajduje w tej chwili tablica Muzeum Ewa Parku Muzeum. Jest to takie konceptualne muzeum, które jest stworzone w Łodzi, w tych miejscach, w których powstawały moje instalacje. I to brzmi tak, że to miejsce, to wtedy puste miejsce stało się inspiracją do stworzenia dzieła sztuki Legalność Przestrzeni. At this moment, at this place, there is a plaque saying, this is as a part of the idea of conceptual museum of Ewa Parku. There is this project in places where Eva did her public work, their science, and it's called Conceptual Museum, and right now there is a sort of sign which commemorates, or maybe not commemorates, but which says that it was there and the ability of space to play. Ta praca, po tej pracy milczano 40 lat. For 40 years nobody heard of legalność przestrzeni. Ona wtedy się wydawała tym ludziom strasznie niebezpieczna, taka podejrzana, nikt się nie chciał narażać, o tym nie było pisane, o tym nie było mówione, to nie było w żadnym muzeum. I dopiero po 40 latach nastąpiło jakieś ogromne zainteresowanie po prostu tą pracą. So for many, many years this work was not interested for anybody, and especially at that time its work seems to be too dangerous, too controversial, or it was not existing in the discourse. And right now there is this revival of many ways of showing the work. I mamy przykłady, jak powstaje nowa sztuka, jak ona wchodzi po prostu w obiekt i w jaki sposób ona po prostu, na przykład jest milczenie po ileś lat i nagle wszyscy odkrywają, że to jest jakaś bardzo ważna historia, że to jest jakieś istotne, że to było tak ważne i to jest już w kilku muzeach, mówi się na ten temat i nawet przykład podaje, jest tutaj seminarium na ten temat. So, if I say that this is the way how you write art history, I don't know how to say, but this, all these works which were very not, which didn't exist in a way, in any form of art criticism, right now they are being point of interest for many people, which this seminar also confirms. Musimy jakoś pominąć, żeby dojść jeszcze do tego, żeby te 20 minut się już prawie żeby skończyło. Musimy dojść teraz do jakiejś innej pracy, którą tutaj właśnie pani doktor, prawda, bardzo by chciała, żeby się jeszcze pojawiło w rozmowie. No więc chodzi oczywiście więcej takich instalacji przestrzeni, tak jak na przykład poezja aktywna rozrzucanie stron Misesa Delsa Joyce'a zaistniało w przejściach podziemnych w Warszawie. I chciałam powiedzieć, że ja na tę pracę w ogóle jakby nie starałam się o żadne zezwolenia, bo gdybym się zaczęła starać o zezwolenia, nie doszłoby do tych prac. To można było tylko zaskoczyć. Po prostu się nagle działo i po prostu po trzech dniach znikało, czy tak jak na przykład mi się tylko dobra, okej. Okay. So Eva wanted to say that except of legalność przestrzeni, there were many other works in public spaces, where she was distributing letters, and she never applied for any permissions for this spacing important, that okay. They were always created ad hoc without any communication with the system. To był czas, kiedy tworzyło się nowy język sztuki. Interakcja, proszę. Zaraz będzie. Nie, zaraz będzie. Będziesz mówiła o wszystkich performance'ach, o których masz ochotę. Nie mówię, tylko kładem. Słuchaj, ja nie mogę bez powodu o tym mówić. W pewnym momencie, kiedy już sformułowałam wieloma pracami ten mój język sztuki i wiadomo było, o co chodzi, postanowiłam zająć się czymś takim, co dotyczy nie tylko sztuki i samych artystów, ale również innych ludzi. We are at the point when I was saying, when I realized that I formulated my language of art, then I turned my attention towards reality, towards people, and I decided that my work would be speaking also about reality and about problems of real people. I tak to logicznie jakby przeszłam do siebie samej jako kobiety i zajęłam się sztuką feministyczną.
So I went from this tautological inquiry towards myself. So as a, this move towards reality, and I started making works about myself as a woman. Działo się to już od roku 1974, ale jedną z najbardziej znanych prac, która w tej chwili jakby budzi duże zainteresowanie, jest cykl zdjęć, kolaże, samoidentyfikacja, gdzie ja pojawiam się w przestrzeni publicznej, nago. So my first works, feminist works, were already in 1974, but right now I would like to talk about the work from 1980, where it is a series of collages called self-identification, when I appear naked in many settings of public space. W kontekście życia codziennego, na ulicach Warszawy, on the streets of Warsaw, w konfrontacji z reprezentacją wtedy władz, jak była ta policjantka, milicjantka. Yeah, in the confrontation of power structures, which is symbolized in a way by the dressed policewoman. You can hear? Przed budynkiem Rady Państwa, wtedy, prawda, władz rządowych. In front of the building of the Biden government. I ta sytuacja, którą przedstawiłam w roku 1980, te fotografie w małej galerii na Starym Mieście. I presented these works for the first time in a small gallery in the Old Market Square in 1980. Oczywiście zaniepokoiła poważnie cenzurę. I na przykład praca, którą Państwo oglądaliście właśnie przed budynkiem wtedy Rady Państwa, dzisiaj siedzibą prezydencką, została zdjęta z wystawy, ponieważ cenzorka stwierdziła, że naga kobieta przed tym budynkiem to jest obraza żony. So she had a problem with censorship, especially with the work which we just seen, a naked female body in front of the government building, and this work was removed from the exhibition. Między innymi przed wernisażem wykonałam akcję, że tam akurat był ten Pałac Ślubów. Jedną z moich też wcześniejszych sytuacji była wystąpienie na hiperbole z kobiety małżeńskiej przeciwko wam. Jako jeden z cyklu, prawda, tych feministycznych działań. So, during the opening I did a performance, which was related also to my previous performances, Women and Marriage Against You. And the direct context, the gallery was next to the wedding place, and a place where you take marriages are happening. I tam właśnie przed tym Pałacem Ślubów stanęłam neutralnie na boku, prawda, tej pary w kontekście tutaj do szczęścia, prawda, tutaj, które się działo, tego związku małżeńskiego i tak dalej. I stałam neutralnie. Niestety w pewnym momencie ten kamerzysta, który tam to filmował, dał mi znak, żebym uciekała, ponieważ idzie jakiś radiozbiór policyjny i sprawa może być bardzo trudna. So we have the performance at the opening of so there was actual wedding taking place next to it, and Eva stand presented herself standing neutrally next to this ritual of happiness. But at some point a person who was filming her, because it's there is a short 3 minutes filming. She had to run away, as you can see. No, okay. No są, tutaj jest, też tutaj się pojawia. To jest akurat, gdzie ja ogłosiłam swoje ciało dzieło sztuki w dwugodzinnym performance. Chodziło o problem kobiet, że kobieta, która się starzeje, już jest jej problem, na przykład nie jest przez to patriarchalne społeczeństwo widziana tak mile, jak kiedy jest piękna i młoda. So this is the work from 1978, which is related directly to feminist agenda. I announced my work of art. The performance was related to the issue of aging, of the representation of female body, of her place in the society, which I was critical of. Od 1974 roku
Ja najpierw zrobiłam zmianę na twarzy, prawda, na starzejącą się kobietę. Później była taka okazja, jakby można powiedzieć, w przestrzeni bardziej publicznej, to był festiwal jakiś, prawda, w galerii, gdzie było wiele ludzi. Udało mi się zorganizować charakteryzatory filmowy, którzy zmienili połowę mojego ciała. Trwało to 2 godziny jako performance i później ogłosiłam swoje ciało dziełem sztuki. So, it was happening during the art festival. I brought professional makeup artists and they ate half of my body and then I announced it a work of art. I z tego powodu właśnie zaczęłam używać swojego ciała jako tego dzieła sztuki i z tego powodu powstała ta praca samoidentyfikacja. I'm mentioning it because it was just it's related to the meaning of the use of my body in the work self-identification because at this performance I announced this body and I started using it in a neutral way. Po prostu występowałam tego dlatego, żebym była jakoś tam ubrana i coś mówiła na temat czy feminizmu, czy innych rzeczy. Jest to, tworzyłabym znak semantyczny, który na przykład byłby inaczej odczytywany, bo można by było z mojego ubioru na przykład odczytać mnie o moją sytuację materialną, mój gust, prawda, kolory, które lubię. Czyli te informacje zupełnie nie byłyby potrzebne do tego, co chciałam powiedzieć. Tautologicznie wypowiadając się jako znak feministyczny, bo chodziło mi o to, aby kobiety stworzyły coś takiego, czego w zasadzie wchodzą do historii sztuki, jakby swoje własne znaki. So it was our operation in the language of art. I was intending to create a feminist sign, part of the artistic language, and use my body simply as a kind of a sign which is rigid from all the social, culture or personal information. So no clothes, no food. Między innymi moim wystąpieniom oczywiście towarzyszyły teksty na ten temat i między innymi na otwarciu wystawy Samoidentyfikacja, która mimo sprzeciwów cenzury tam jednak doszła do otwarcia, bo tam jakoś uważano, że w zasadzie więcej będzie szumu o to, że wystawa nie doszła do skutku, to jakoś Warszawę tutaj zainteresuje, niż zdjęto tam te prace, które jakby wydawały się niewłaściwe dla danego reżimu i wystawa została otwarta i ja wystąpiłam tam, oczywiście cenzura nie wiedziała, nago, czytając taki manifest, że będę występowała dotąd nago, dopóki sytuacja kobiet właśnie w społeczeństwie, w strukturze społecznej, w tych sytuacjach muzealnych, gdzie prace kobiet były o wiele tańsze niż mężczyzn i tak dalej, się nie zmieni. So, there is one part. I was using the body as a sign, but with my action I was also explicitly referring to the social problems of women in society and in the art world. And I was reading during the opening of this self-identification circuit, I read actually a manifest which was directly referring to situation as women in society and in the art world. And I announced I will be performing naked until this very situation will change. So, tutaj mamy jeszcze krótko, wrócimy do początku lat 70. Tu jest taka praca, którą jakby tutaj wspomnimy z tego powodu, że też chodzi o te znaki, o te stworzenie, prawda, dzieł, które jakby są inne niż były poprzednio, i dzieł sztuki efemerycznej. I ja na przykład używałam białych liter. Te białe litery tak na początku lat 70. można było kupić w sklepie, one nie były aż tak drogie. Były produkowane z bardzo ładnego, czystego kartonu i dlatego, że Polska Partia Robotnicza, prawda, Zjednoczona i tak dalej, przed swoimi zebraniami na czerwonym płótnie zawsze wyklejała tam szpileczkami, przypinała te hasła: my walczymy o Polskę, naród z nami, prawda, socjalizm zwycięży i tak dalej, i tak dalej. Now I'm referring to another series of her works, Active Poetry, where she was using white carved letters, which actually were a common element of
actual material used by party to produce or the propaganda slogan. So she appropriated these letters. To, z czego reżim komunistyczny budował te swoje slogany propagandowe, ja zakupiłam te litery i rozrzucałam je po prostu na ulicy, jako białe teksty, jako na przykład teksty literackie, jako poezję aktywną.